Kolejne bardzo cenne zwycięstwo odnieśli piłkarze Kalisz i Kalisz. Tym razem podopieczni Grzegorza Dziupka pokonali w Lesznie tamtejszą Polonię 1-0 i dzięki potknięciom Lecha Rypin i Górnika Konin odskoczyli w ligowej tabeli na 4 punkty. Zaczynamy z 0, to jest najmniejszy miarkar, jaki mogliśmy zaaplikować rywalowi. Powinno być 3-4-0. Generalnie przyjęliśmy tam po 3 punkty. Każdy zawodnik, który wyszedł na plac, wiedział, o co gramy, jak mamy grać. W związku z tym gra była ofensywnie do przodu w każdej minucie. Także w powietrzu nie udało się w drugiej połowie, udało się nam strzelić po pięknej akcji. Generalnie całego zespołu. Inna akcja lewego pomocnika poprzez Dziupka, poprzez Sowińskiego wykończył to wszystko, Barzyć Szczyński, także generalnie akcja taka dość ładna, koronkowa. Później i przedtem, i później powinny paść bramki. Także Leszno powinna tylko dziękować, że było tylko 1-0, a nie więcej. Ale cieszymy się z 3 punktów, wiedząc, jaki jest bilans zespołów, które z nami walczą. Jesteśmy w tej chwili 4 punkty przed resztą statki, w związku z tym nas to cieszy, zespół się cieszy, się bawi, także radosny pokaz dzisiaj. Czekamy na następny mecz. Jedyne trafienie dla Kalisza zanotował powracający do zdrowia Błażej Ciesielski, dla którego był to już 8 gol w obecnym sezonie. Wygrana Kalisza mogła być jednak o wiele wyższa, gdyby nie doskonała dyspozycja tego dnia bramkarza Polonii Leszno Daniela Tomczaka. Znaczy tak, Błażej musiał też tego gola strzelić, bo dostał piłkę od Maćka Sumińskiego na pustą bramkę, także musiał to dobić. Także później powinien dobić jeszcze drugą bramkę. W pierwszej połowie jeszcze miał dwie sytuacje stuprocentowe. W związku z tym ta bramka dla Barzeja wisiała w powietrzu i Barzej wiedział, że ta bramka musiała wpaść. I z drugiej połowie, zanim wpadła bramka na 1-0, oddał Barzej Ciesielski piękny strzał w okno, w samo okno i parada sezonu chyba, tak to można nazwać. Bramkarza Polonii, który miał w tym dniu dzień konia i wybronił ten strzał. Także trener powinien powiedział, że 1-0 przegraliśmy, ale to był najmniejszy miar kary. Marcin Wikowski w ramce, który stał tak, Pawełku, tutaj pytam Pawła Gojocha, nawet nie spocił za bardzo, dobrze, że po prostu w trakcie trzeba, także przyjemnie było, przyjemnie wygraliśmy, wracamy, czekam na dalsze mecze.